Ja nie będę grał w Armored Core. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto losa. Partiati! A my komplicznie wędkarz. Po raz szósty już w swojej losie. No, wiedział o regulaminie wędkowania, to już... Jacek Ratajczyk. To już jest pro. Przemysław Kowalewski. Kurde, nieźli ci mistrzowie, jak na to, jak oni mieli słaby start w tym programie. Jak oni się odkuli ładnie. Ale w tyle odcinków to oni rekord powinni mieć. Ale bady RNG mają straszne. A więc tak. Zacznijmy od podsumowań. Do tej pory wygrali państwo w awanturze o kasę we wszystkich swoich programach 45 402 zł i samochód. No to niby mają 86 tysięcy. Dzisiaj macie szansę jeżeli wierzyć w cenę Seata i Ibizy. Otóż żadnej drużynie mistrzowskiej nie udało się utrzymać dłużej w loży niż przez 6 programów. Dzisiaj ten rekord może być pobity. Życzymy wam powodzenia dzisiaj. Tak więc poczekasz parę minutek, idę się wykąpać, wyprowadzić psa, zrobić obiad, idę do pracy, później na trening, obejrzę parę odcinków anime, zagram 3 gierki w LoL'a, zapauzujesz, zbawić się te parę minut. Zmierzą się w finale ze zwycięską drużyną z pierwszego... Jeżeli wyślesz mi teraz 50 tysięcy, to mogę siedzieć i gadać z widzami bez problemu. Zbawić się 50 tysięcy? Do grobu zabierzesz? Zmierzą się w przyszłym programie po raz siódmy w Loży Mistrzów. A jeżeli im się nie uda, to ustąpią swojego miejsca nowym mistrzom. My zaczynamy pierwszy etap gry. Jak używany Seat Ibiza? No nie. Nowy. Drużyna zielona, niebieska i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które będą służyły do licytacji. Ale ja mam przed sobą kolo no. Z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej z nich przepraszam, drużyny przystąpią do licytacji. I ta drużyna, która wylicytuje za pytanie najwięcej, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli dobra, skupienie, błędnie, co? Chociaż na dwa pytania odpowiedzieć w odcinku. Pytania. Mamy 6 będzie pytań dobrze. W pierwszym etapie gry. Do finału przejdzie ta drużyna, która po szóstym pytaniu będzie miała najwięcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Jak to, Fubu? W jakim sensie? Muzyka klasyczna. Ciężki start. Ciężki start w dupę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Rzuci 500. Rzuci 500. Znowu dość młodzi ludzie. Zieloni 700. Zieloni 700. To jest. 700 po raz drugi i 700 po raz trzeci. A, szybko. Ale pierwsza runda to spokojnie. Czasami jest porypana, ale... Zieloni w puli tego pytania 1800 zł. Poczekajmy jeszcze na moment. To jest klasyczna muzyka. Jaką nazwę nosi zaprezentowany taniec? Gdzie go, bo nie widzę. Dance. Polka. Uważamy, że jest to polka. Także licytowali niebiescy, co by odpowiedzieli? Zobacz. To jest kankan. To jest kankan Jacques'a Offenbacha. Nie udało się. Do puli następnego pytania przechodzi 1800 zł, ale zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamę. Bądźcie z nami. Ty ile? No jak? Kto się na tańcach zna w dupę? Serio się pytam, poza polonezem. Bo to niestety każdy kiedyś widział. Musimy na siebie długo czekać, oglądają państwo awanturę o kasę. W tej chwili prowadzą... Czy ja mówiłem poza gajgę, powiedziałem. Na koncie, tuż za nimi niebiescy 4400, a zieloni 4300. W puli następnego pytania będzie na samym początku już 1800 zł, a ja losuję drugą kategorię. Much, to ty Defrod? Ty jesteś artystą. No właśnie, no właśnie. Od razu napisałeś. Światowa muzyka rozrywkowa. Ale światowa to może uratuje, bo Polska to wiadomo, że luj.
Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Żółci 300. Żółci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 500. Zieloni 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Żółci 700. Żółci 700. No tak. Niebiescy 800. Spokojnie, ale puli sporo jest. Zieloni 900. Zieloni 900. Niebiescy 1000. Mam 1000. 1000 po raz drugi. Zieloni 1100. Ty, no w puli jest 5K. Mam 1200. Zieloni 1300. Mam 1300. Żółci już przestali licytować. Mam 1400 niebieskich. Wracajcie, żółtki. 1600 niebieskich. Tu będzie wabank chyba jakieś, czy nie? Mam 1700. Niebiescy 1800. Mam 1800. Żółci 2. Mam 2. O, ale żółci weszli. I to jest 2%. Mam 200. Mam 200. Zieloni pas. I 200. Mam 200 od zielonych. Ta? Jednak grają. Ostroidzie. Żółci 2 i pół. Mam 2 i pół. Babank ktoś? 2,5 po raz drugi. I 2,600. Mam 2,600. Jak my już nie w dupa? 2,600 po raz drugi. Żółci 2,700. 2,700. I 2,800. Mam 2,800. Żółci babank? 2,800 po raz drugi. 2,800. Mam 2,900. I 2,300. Mam 3. Babank ktoś? To jest teraz duże dalej. 3 po raz drugi. Żółci 300. I mam 300. Idziemy babank. Babank. 300 po raz drugi. Zieloni babank. Zieloni babank. Nie, poprzedni też mieli po jednym pytaniu tyle i przegrali. Wszystko, bo jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, będą to mieli na dekla. Koncie wszystko, co jest teraz w puli, czyli aż 12 200 zł. Jeżeli im się nie ładnie, uda, jak na drugie pytanie, będą musieli odejść z gry. Która gwiazda muzyki pop wydała płytę Oops, I Did It Again? Oni chyba wiedzą. Ale nie, ale mamy minę. Tak. Ale ona wydała taką płytę? Tak. Wracam na piechotę. Według naszej drużyny odpowiedź brzmi Britney Spears. Tak jest! Ty, w tamtych latach to ona była top 1, nie? A teraz? Co z nią? Ona żyje w ogóle? I opłacała się ta ryzykowna zagrywka. W tej chwili zieloni mają. Ona chyba dead jest, nie? 12 200 zł, a pozostałe drużyny po 1400. Przed nami jeszcze 4 pytania do końca pierwszego. No dead girl, no. No. 76 lat ona ma? No jak? Co ty pieprzysz? O kur... Podpowiedź. O, moja kategoria. I ci orra skrzynia. W tym momencie można wylicytować podpowiedź. Top 5 tysięcy nadal jest? Jak na świat, to wysoko bardzo. I chyba już nie będę miał zgłoszeń. Tak, pas, pas, sprzeda. Ona dwa lata temu wydawała się z beznadziejnego kontraktu, który robił z niej niewolnika. Ale obie drużyny otrzymują ode mnie upomnienie za bierność w licytacji. Następnym razem bomby daj im karę. Głosuję kolejną kategorię, jeszcze 4 pytania do końca etapu. Aj, w dupę. Po 300 im szkoda za podpowiedź dać. A potem babank i nie będzie pieniążków na podpowiedź. Podpowiedź. W tym momencie można wylicytować podpowiedź. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Siema, kosał. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 300 po raz drugi. 400. Kurde, szkoda, bo chciałem zobaczyć ile kary da. 400 po raz... Zieloni 500. Tak ciężko wam dać, a macie to 11 400 w tej chwili. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Tam ci mają po kilka. Ja nie wiem, jak tam ci mają to odbić. Zieloni mają 11 400, za nimi niebiescy 900 zł i żółci 800 zł. Co to jeszcze jest? Jeszcze 4 pytania do końca pierwszego 4 etapu. Pytania. No być może znowu będzie podpowiedź. Oni po 800! Jeszcze czarną skrzynkę daj. Ciekawostki. A nie ma czarnej skrzynki. Chyba, że... Ale nie, bo to było wtedy finał. O co chodzi? Każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Rzuci babank. Neuronik. No ale
W sumie za dużo zrobić nie może. Tego pytania 1300 zł odpowiadają żółci. Ej, kara? Nie ma kary niestety. Jeżeli nie, odejdę z gry. Pytanie brzmi, do czego służy ten przedmiot? To nie jest ten? To jest grzybek do gry w bilarda? Co to w dupę? Pa grzybek do dupy. Do czego? Do cerowania? Jak to by się używało? Uważamy, że jest to przyrząd do rozcierania różnych rzeczy. Niestety. Kokainy, GTA. To jest przedmiot służący do cerowania. Jak to się używa? Pokażę i bisz? Nie udało się. Żółci zagrali wabank. Nie udało się odpowiedzieć. Nie macie pieniędzy na koncie. Musimy was pożegnać. Nie mam pojęcia. Awanturze o kasę. Jak się tego używa? To jest niby coś takiego. Kasa ze skarpety. 30-letni Ireneusz to stara się ją oszczędzać. Już dawno zauważył, że przez ostatnie lata ludziom się w głowach poprzewracało i zamiast naprawiać rzeczy, które przecież kosztują pieniądze, kupują nowe. Dlatego on ma tego grzyba? W każdej wolnej chwili naprawia. Naprawia skarpetki. Ty, on grzyba. Po pierwsze, w ten sposób oszczędza. On na tego grzyba założył skarpet. Które odstresowuje się i nie marnuje czasu, w którym czeka. To ma sens. Skarpety to bolączka petki trwa. Musi kupować ich również jego taty i nastoletniej siostry. Żeby na rękę nie zakładać, tylko na grzybka. To często ceruje nie tylko skarpetki, ale i rajstopy. Ej, to serio ma sens, ty, nie spodziewałem się. No bo tu ci tak od tego ten i możesz, a na ręku to się jeszcze skaleczysz. Grze pozostają zieloni, mając na koncie aż 11 100 zł i niebiescy mając 700 zł. To nie jest... A w puli... To nie lepiej na kna... Do następnego pytania przechodzi 1300 zł. Jeszcze 3 pytania do końca pierwszego etapu. Skarpetę na grzyba. RP używa skarpety do monitora, tak. Kategoria geografia świata. Dzięki kosa za 15 lat. Dobra, dobrze, że dziadek odpalił, akurat leży w łóżku z grypą. Witam, będą Jedi'e. Na grypa. Niebiescy babank. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł. Blokada, blokada. Niebiescy babank. No nie wchodzi. A więc mamy w puli 2400. Nawet nie będzie VAR. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to tyle będą mieli, a jeżeli przegrają, to od razu w finale. 40 kaszy do dolarów masz, czy coś zrobię? Na terenie którego państwa leży wyżyna transylwańska? W Rumunii? Tak brzmi, ale kto wie. Aż czekaj, nie, a czekaj, a na pewno? Bo jest jednego niby. Odpowiadamy? Stój. Ja bym dał Rumunię, ale nie wiem. No. A więc odpowiadamy. Odpowiedzi udzieli kolega Artur. Uważamy, że to państwo to Rumunia. Tak jest! Nie, ja już się doszukuję spisku, od kiedy wpadłem w trapa, rozumiesz to? Że szukam dziury w całym. Transylwania to inaczej Siedmiogród. Obecnie w Rumunii, chociaż przed stulecia, należał do Węgier. Opłacało się 2200 na koncie. Czyli Polacy to wampirzy. Wampirzy. Wampierz. Wąpierz. Wąpierz.
szybku, co? Sztuka kulinarna. O, bump jest na czacie akurat. Co jest w dupie? Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Nie grajcie. 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. Pieprzysz niebieski. Chcą grać za grosze, to niech się grają. W puli tego pytania 700 zł. Co w sztuce kulinarnej oznacza słowo pickling? Pickling to jest takie... Coś z nosem chyba, bo coś na nos pokazywała. Odpowiedź? Ile mamy? Ile mamy? Co tam za 200 minut przemysłu? Pickling. Do czego ci to pasuje? Chcieliśmy kupić pokój. Kupić? Tak, kupić. Ale co może pan podarować robić? Jesteśmy waleczni. Ty da za darmo? Może tak być? To byłby pierwszy taki przypadek. No to niech będzie pierwszy przypadek. Podarujemy po to. Kurde ty! Za darmo! O chłopia! Oto cztery. Nasze. Warianty. To jest nasza podpowiedź. Jeden wariant to odpowiedź prawidłowa. Ikra dorsza, flądra, śledź. To jestem śledź, co gadała. Już wam mówiłem co. Ona gadała chyba śledź. Odpowiadamy, a więc naszym zdaniem jest to śledź. Tak jest, śledź! Cieszą się, a wygrali 700, z czego 400 było ich. Po tej dobrej odpowiedzi niebiescy mają na koncie 2500, a zieloni 10600 zł. I tylko jedno pytanie dzieli nas do zakończenia pierwszego etapu. Potem deport to zobaczy. Ale co ty tu pomyśliłaś? Przed gierką idealnie. Mitomania. Kategoria geografia Polski. Do dupy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300? Niebiescy 400. Niebiescy 400? 400. Czemu niebiescy to robią? Zieloni 500. Zieloni 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Ty! Czemu ich w sumie nie zablokują zieloni? I tak z puli do nich wróci, nawet jak źle powiedzą. Niech wydoją ich i zablokują. To da więcej. Zieloni 700. Mam 700. Co dalej? Mam już 700 po raz drugi. Niebiescy dadzą więcej. Niebiescy 800. Mam 800. Blokuj. Co to zieloni? Macie dużo. Zieloni 1000. Mam 1000 od zielonych. 1000 po raz drugi. I czy dostanę więcej od niebieskich? Niebiescy 1100. Mam 1100. Nie graj, pas. Graj 2,5. Słucham zielonych. Zieloni 2,5. Mam 2,5. Sprzedam. Nie, dobrze. Ty, i teraz pytanie. Czy jak odpowiedzą źle, to do nich wróci? Bo już nieraz takie teorie mieliśmy. Bo oni i tak wygrali odcinek, tak? Więc powinno do nich wrócić, nieważne co powiedzą. Więc zieloni zablokowali niebieskich. Już niebiescy nie mogli przelicytować tej kwoty. W puli pytania mam 3600 zł. Oby źle odpowiedzieli, to zobaczymy. Geografia Polski. Niech ma dwie podpowiedzi. Jak nazywa się największa rzeka przepływająca przez Łomżę? Warta. Nie wiem. Przez Łomżę to jest proszę ciebie Naryw. Nie, Naryw to przez Ostrołękę. Naryw, twoje miasto? Poprosimy jedno z podpowiedzi. Jeprzyć to. Proszę bardzo. Zdenerwowałeś mnie, miałem szansę mieć dobrze. Biebrza. No jest. Pisa, Naryw, Nurzec. Zdenerwowałeś mnie. To jest najmniejsze. Oby powiedzieli źle. Przypomnę, że zieloni wykupili dwie podpowiedzi w czasie pierwszego etapu, tak więc mogą dowoli z nich korzystać. To może strzelmy tą Naryw, czy nie? Nie, po co oni w ogóle podpowiedź dali, jakby do nich wróciło? Całe życie czekałeś? Jest! Źle odpowiedzieli! Nasza teoria idzie na test. Jakby odpowiedzieli niebiescy? Naryw, tak. I tak kończymy pierwszy etap. Dziękujemy za udział w grze niebieskiej. Jak nie wróci, to grę mając na koncie 1400 zł. Dziękuję.
Natomiast w finale witamy drużynę zielonych. Państwo mają w tej chwili 8100 zł, ale zgodnie z regulaminem dopisujemy... Ja pierdziele! ...ostatniego pytania pierwszego etapu, a więc... Zmarnowali podpowiedź! ...w finale mając 11 700 zł. Ale ciekawe, bo myślałem w sumie, że może nie wróci, skoro źle sami kupili, ale jednak. Ale byłem bardziej pewny, że wróci. Dobrze. Trzeba tak... Chłopie, tu się da tak abuzować regulamin. Nie bierzesz tego. Zawsze bierzesz ostatnie pytanie, jak wygrywasz. Blokadą. Plus zawsze jednego w ogóle nie licytujesz, bo jest za to tylko ostrzeżenie. It's easy. Kasę. Witamy zielonych. Panowie wchodzą do gry, mając w tym momencie 11 700 zł. To świetny wynik. Powiedzcie, panowie, bo właściwie... Rozstrzygnęliście losy pierwszego etapu, jeżeli dobrze pamiętam, w drugim pytaniu, kiedy sporo już było pieniędzy w puli i wtedy pan Arkadiusz powiedział wabank, prawda? Czy to była taktyczna rozgrywka, czy pana poniosło? Nie, to była zdecydowanie taktyczna rozgrywka. Czyli co, żeby jak najwięcej zyskać na początku, a potem tak, spokojnie, tak? Z pierwszego etapu przeszła pula i... A jak będzie teraz? Czy podobnie będziecie chcieli rozstrzygnąć wszystko na początku? No to się okaże. To raczej Mariuszu, nie wie, o czym mówi, tak mi się wydaje. Okaże się. Zmienią to później, regulamin. Zobaczymy, czy wam się wiesz, uda. Coś tam będą musieli zrobić, żeby utrudnić. Patch wejdzie pewnie, nie? Bo już ludzie się znajdą, abuserzy, jak w LoLu, nie? Abuserzy się znajdą mety i trzeba zmieniać. Dzięki Bloody za suba, witam. A mistrzom, czy uda dzisiaj się pobić rekord pobytu w Loży Mistrzów, czyli szósty program w Loży Mistrzów. Zobaczymy, czy tak będzie. Mistrzowie, co sądzicie o zielonych po pierwszym etapie gry? Młoda drużyna, ambitna. Zobaczymy, jaką taktykę obiorą. I bardzo słusznie, powodzenia. A zasady finału są podobne jak w pierwszym etapie. Losuję pierwszą kategorię. Siorna skrzynia? Czy serio skacowali na parę odcinków, bo za dużo teatru? Jest. Wtedy nie było coś, no. Historia Polski. Dobra, skupienia, powaga. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500. Zieloni 500 po raz drugi. Co na to zieloni? Dadzą więcej? 500 po raz. Słucham pana Arkadiusza. Dziękuję. Trzeci. To jest ty. Ja widzę, że taktyka jest taka, że ponieważ zieloni wiedzą, że mają więcej pieniędzy, to starają się grać jak najniżej, żeby przetrzymać. Co to za program? Awantura o kasę. Ale powiedzieć, że nasi mistrzowie są mistrzami. Dzięki, w takich Bloody sytuacjach. Za subka. Dzięki, dzięki. Kilka razy zaczynało się od tego, że drużyna wchodząca do finału miała dużo więcej pieniędzy i mistrzowie to wszystko wygrywali. Także pełna czujność. 900 zł w puli. Czym były w dawnej Polsce czopowe i podymne? Podatki jakieś. Muszą być podatki. To były dominy płacone przez lud. Tak. Później podymne czopowe to jest od darzenia dnia. Podymne? A podymne od każdego domu. Chcesz odpowiedzieć? Tak, bo później to zamieniło na pogłówne. Później. No, później. Czapki? Chcesz odpowiedzieć, Stefan? O kurde, jeżeli tak, to dedek. Mówię, nie gwiazdek. Nie, doniny płacone na rzecz władcy? Nie, doniny płacone przez ludzi. Podatki. Czemu kiedyś się mówiło daninę, teraz podatki? To czemu teraz się nie mówi danina? Czemu płacimy daniny dzisiaj? Mamy prawidłową odpowiedź. Proszę bardzo. I odpowiadamy, że były to jak gdyby daniny płacone na rzecz władcy. I tutaj pan Stefan sugeruje, że czopowe było płacone od ważenia piwa, natomiast podymne od domu. Jak gdyby od... Rewelacja! Podatki. A nie czapki. Podatki. Słuchaj Żydga. Jak ten kawałek, 2x2 za dokładnie, tak jest, już tego nawet państwo nie musieli mówić. Czopowe to od podatek od alkoholu, a podymne od domostwa. Bardzo dobrze. I w tej chwili, no, wciąż mniej pieniędzy mają mistrzowie, ale już w tej chwili 9600, natomiast zieloni 11 300 zł. Jeszcze 5 pytań w finale, także pan Stefan je wymyślił? Może, losuję. Chyba tam. K
Kategoria polskie seriale. Tego tak nie lubię, jak licytację, biorę po 200 zł od każdej gramatyk. Drużyny. Słucham badawczo. Zieloni 300. Zieloni 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. Zieloni. Zieloni 600. 600. Mistrzowie 700. 700. Zieloni. 700 po raz drugi. I co na zieloni? Zieloni. Mam 800. Mistrzowie 900. Dymak. Czyli żyje. Zieloni 1000. Mam 1000. 1100. Pewnie kiepscy, no. Zieloni 1100 po raz drugi. 1100. Mam 1200. 1300. Mam 1300. Zieloni. Co na to? 1300 po raz drugi. Zieloni 1400. Mam 1400. Mistrzowie 1500. 1500. Zieloni, słucham was. Co to w dupę jest zajmotka? Aha, 54. Co to w dupę? Mam 1500 już od mistrzów po raz. Zieloni 1600. Mam 1600. 1700. 1700. Słucham zielonych. 1700 po raz drugi. I 1700 po raz trzeci. Ty, dalej im. I w puli tego pytania 3300 zł. S-Pakes, co? Tak, na co pan czekał? S-Pakes. Chciał pan przestać licytować? Tak. S-Pakes. No to bardzo dobrze, skoro. I Old Crazy. Skoro tak, 3300 w puli. I uwaga, jeżeli mistrzowie teraz odpowiedzą prawidłowo, to. No już prawie starym zwyczajem w tym programie przejmą prowadzenie. Będą mieli 11 200 zł. Kurde, ci mistrzowie to jest tak ukryte OP chyba. Oto pytanie, przypomnę kategorię polskie seriale. Spójrzmy na ekran. Kiepscy. Dawno nie było kiepskich. Tańczymy, śpiewamy, choć krótko się znamy. Po prostu dobrze jest, dobrze jest, tak dobrze jest. Czy to jakieś połączenie uniwersum? Uniwersów? Z którego serialu pochodzi zaprezentowana scena? O kurde, to pytanie, jak chyba kiepscy. Świąteczne wydanie kiepski. Multiversum? Polsatu? To gdzie Kevin? Jakie seriale? Ja bym powiedział kiepscy, bo nie pamiętam Fertka z Miodowych Lat. Chociaż tam są... Chociaż tam są pomieszane osoby z różnych seriali, ale uważamy, że to był serial Świat według kiepski. Co sądzi reszta? Wydaje nam się, że tak. No taka była sugestia pani Elżbiety. Że nawet sylwestrowy, tak? Tak, sylwestrowy. Nie? Tak, sylwestrowy odcinek. Świat według kiepski. No i trzeba powiedzieć, że tradycyjnie mistrzowie odwrócili no sytuację. Prowadzą. Dwa pytania już dobrze. Dwa pytania. Ja już wyrobiłem normę. Ja już siedzę wypieprzone jaja. Nic nie robię do końca odcinka. Mając mniej pieniędzy, zaczynali finał i w tej chwili mistrzowie mają 11 200 zł, minimum, a zieloni 9700. Ale jeszcze wszystko możliwe, przed nami cztery kategorie. Zanim wylosuję kolejną, przerwa na reklamę. Reaguj mocniej. Reaguj mocniej. Ponownie oglądają państwo finał awantury o kasę. Przypomnę, że trwa bardzo wyrównana walka. W tej chwili prowadzą mistrzowie, mając na koncie 11 200 zł. Ale było i dobrze powiedziałem. 9700. Brutusie zdradziecki. Do końca finału. Losuję kolejną kategorię. Wybacz, co mnie poniosło z tym splunięciem. Kategoria matematyka. 2 plus 2. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Rozpoczynam licytację. Słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni? Zieloni 400. 400 niechętnie. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500. Zieloni? Zieloni 700. Co jest? Chętnie. Mistrzowie 800. Co ci zieloni tacy przymuleni? Zieloni panowie. Zieloni 900. 900. Mistrzowie? Zieloni, halo. 1000. Mam 1000. 1000 po raz drugi. Pan zieloni Arkadiusz. 1100. Mam jednak 1100. Kiwał do pana. 1200. Mam 1200. Zieloni? Zieloni 1400. Ile? 1400. 400.
sobie 1500. Mam 1500 zieloni. 1500 po raz. Mam 1600. Co na to pan Jacek? Mistrzowie 1700. Mam 1700, pan Arek. Wyjaśni to, co to jest. 1800. SPX 1800. Anime. I co mam sprzedać? 2000. Mam 2000. Ja nawet nie wiem, co jest co na tej emocji. Mam 200, mistrzowie. 2300. Mam 2300, zieloni, słucham. Zieloni 2400. Mam 2400, mistrzowie. 2500. 2,5. Papu. 2,5. Co dalej, mistrzowie? 9,700. 9,700. Sprzedamy. Ty, to ten Alkowa Bank jak źle i easy. Dwie szanse. Ja powiem tak. Pan Jacek jest specjalistą od bardzo ostrych i niespodziewanych zagrywek. On ostro leci, dobrze. Proszę zobaczyć. Zablokował zielonych. Wyciągnął jak najwięcej z pana Arkadiusza, a potem zablokował. W puli tego pytania mamy aż 12 300 zł. Ładnie. Okay, czy mistrzowie, kurde, ukryte OP? Jeżeli mistrzowie odpowiedzą, to mocno zwiększą swoją przewagę. Będą mieli 13 800, a zieloni 700. No ale zobaczymy, tak, czy odpowiedzą. No. To mocnego. Spójrzmy na ekran. Jak nazywają się punkty elipsy zaznaczone na rysunku? Ogniska. Ogniska. Tak. Coś pewnie. Co, jestem pewien. Powiedział ogniska. Nie jeszcze za dwa schodki drogi. Dobrze, decydujemy się na odpowiedź, że są to ogniska. Tak jest! Ogniska elipsy! Kurde, ładnie. Ładnie. Panie Jacku, emocje są. Te koty. Emocje są. I proszę bardzo, oto wynik po tej dobrej odpowiedzi. Bardzo mistrzowie zwiększyli swoją przewagę. Mają w tej chwili 13 800 zł, zieloni 7100. Ale jeszcze mamy trzy pytania do końca finału. Chyba zawód będzie dorzucał, co się teraz wydarzy, żeby utrudnić. A ja Einstein to przy nim nobek? Prawda. Nie wiedziałby pewnie. Czarna? Nie. Kategoria historia Polski. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Znowu jakieś porypane pytanie będzie, mówię wam. 400 zieloni, 400 po raz drugi i 400 po raz pas paniarku. Taktyka typu długi, więc trzeba zebrać. A długi to ci w dupę wejdzie po odcinku. Chcesz? Przepraszam. Emocje. Dają się po prostu, chcą jak najwięcej pieniędzy mieć na koniec, czy boją się historii? Boimy się historii. Proszę bardzo, w takim razie mistrzowie odpowiadają. Przepraszam. Z którym państwem zawarła Polska Unię Horodelską w 1413 roku? Z Litwą. Litwą? Powiedział z Litwą, ale na pewno? A nie z tymi krzyżakami, państwem krzyżackim. Zajęliśmy wtedy krzyżaków. To jest tuż po. Muszą być. Z Niemcami. Zostali rozgromieni. Przysięgam. Nie. Decydujemy się na odpowiedź. Odpowie Stefan. Nie wiem. Unię Horodelską Polska zawarła z Litwą. Pan Stefan wszystko pamięta. Tak jest. Pieprzenie oszopania. Na koncie mistrzów 14 100 zł. Na koncie... Był tam. Ładnie poleciał. Ty, ale ja nie tego. Zdenerwowało mnie to pytanie. Zielonych 6800. Dwa pytania do końca finału. Stefan podpisywał. Niemcy. Krzyżakami mówiłem. Ale oni już wtedy byli dedek. Kategoria literatura polska. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Tak, tyle, no wtedy nie byłem w Polsce, wiesz? Mistrzowie 300 zieloni? 300 po raz drugi. Mam 400. Mistrzowie 500. 500 zieloni? Zieloni 900. 900, mistrzowie? Mistrzowie 1000. Mam 1000. Zieloni? Zieloni się odkują? 1200. Mam 1200, mistrzowie? 1300. 1300 zieloni? 1300 po raz drugi. I mam baba. Po co? Na 1300. On myślał, że go zablokuje zaraz? Czy jak? A jednak zieloni
wierzą w zwycięstwo. W puli tego pytania 8100 zł. I jeżeli Zieloni wygrają, będą mieli 800, a mistrzowie 12800. Ale dlatego, tak sądzę, Zieloni zaryzykowali, że mamy jeszcze jedno pytanie. I tym samym mogą teoretycznie odwrócić przebieg gry. Także ich zwycięstwo, dzięki temu, że tak wysoko mogą, zagrali, jest jeszcze możliwe. Zerem. Oto pytanie w puli 800. Tyle. Jak nazywa się wieś, w której rozgrywa się akcja powieści Chłopi? Jako Chłopi, na pewno? Chłopi. Chłopi. Spokojnie, spokojnie, żeby nie przeginać. Nie ma dwóch zdań. Nie ma dwóch zdań. Czyli co, nawet nie wykorzystujemy odpowiedzi? Nie, nie. Adam Czycha? Lipca? Nasza odpowiedź brzmi... Lipinki? Lipce. Świetnie! Ale to i tak git machem. Tam wrogiem jest grawitacja. A więc Zieloni zachowali podpowiedź i proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Tym, że zagrali wabank, mając przed sobą jeszcze Lipca. Jedno pytanie, udowodnili, że nie walczą tu o pieniądze, czyli żeby jak najwięcej zachować, tylko po prostu chcą wygrać. Świetnie, panowie. Czyli dorzuci do puli. Dorzuci do puli. Bo także widzi mistrzowie, chęci. Uwaga, bo to jest godny przeciwnik. A ja losuję. A mistrzowie 300 i nie gramy. W tym emocjonującym. Nie, dorzuci raczej, jak tak powiedział. Będzie szarpanina bitka. Dzięki, Michał. 16 lat, dobrze widzę. Yeah. Kategoria literatura polska. Ja nie mogę patrzeć na tę kategorię. Tu daję chwilę na zastanowienie się. Punch. Mówię bardzo wolno, że rozpoczynam licytację. Dzięki, gospodzie. 200 zł od każdej lat. Drużyny. Dorzuci. I tak trochę szybciej dodam. Dorzucam 5000 do puli. Słuchaj, gdzie się baba? Zielony baba. Ile? 8100. 800, baba. A, 800 to za mało i tak. 800 to jest... Czekaj. Nie, dobrze. Ale czekaj. Kogo on powiedział? Bo powiedział 800 i nagle wabank. O co chodzi? Na wszelki wypadek sprawdźmy, jak a, to... A, dobra. Za powtórkę na podglądzie. 800. Czyżbyśmy się spóźnili? Gdzie 800? Gdzie 800? Zieloni wabank! A, to mistrzowie dead chyba. Mistrzowie dead. Patrz na zegarek. Oni mają podpowiedź, Zieloni. Zieloni odpowiedzą na to pytanie. Będą panowie... Zieloni podpowiedź mają. 13 300 zł i to wy wygracie program. A jeżeli wam się nie uda, to mistrzami pozostaną nasi, przepraszam, że tak powiem, starzy mistrzowie, mając na koncie 12 600. Uwaga, oto pytanie z literatury polskiej. Może coś porypanego. Który z wybitnych polskich poetów debiutował tomem wierszy Struna Światła? Pytanie typu w dupę, nie wiem, co się dzieje. Struna Światła. Bo polecieli. Podpowiedź mają. Możemy wziąć podpowiedź. Nie, to odpada. No to na pewno odpada? No to podpowiedź by... Totalnie odpada? Dlaczego odpada totalnie? Bo tu... Jaki? No to dobra, Struna Światła, widział światło z tunelu. Dobra, weź podpowiedź. Weź podpowiedź. A jeszcze mamy chwilę, nie? Ale weź. Dobra, bierz. Poprosimy podpowiedź. Proszę bardzo. To jest podpowiedź, którą kupili panowie w pierwszym etapie, jeszcze nie tak była wykorzystana. Tak, Łukasz Wosen, ufam ci. Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Czesław Miłosz. Znaczy, no tak to się odbywa. Miłosz na pewno odpada? Nie mam pojęcia w dupę, ty. Z Herbertem tak nie... Z Herbertem to Szymborska prędzej odpada, co jest Struną Światła. Ale Herbert... Herbert? Ja nawet nie wiem, kto to jest Zbigniew Herbert. Ty, jeżeli to on, to mam prawo nie znać, bo nie wiedziałem o jego istnieniu. Herberta? A Barańczaka? Barańczak albo Herbert. To jedziemy do Barańczaka. Nie, ja się wyłączam, to róbcie tak. Ja też, telefon do przyjaciela. Nie, no mów. Struna Światła.
kogo strzelać? Herberta. Herberta. Mówią Herbert, jeżeli widzowie mają rację, to koniec. Podpowiedź do podpowiedzi. Wydaje nam się, że jest to Zbigniew Herbert. Tak jest! Ja kurde, a zaczynałem lubić mistrzów. Panowie, gratulacje! Elżbieta ma... Widownia aż wstała. To była naprawdę świetna gra. 8 100 krzyknął szybciej, nie? Za chwilę powiem, ile wygraliście. Dajcie mi państwo powiedzieć, jeszcze będzie czas na oklaski. Otóż, przede wszystkim... Tak, panie Przemysławie? Podpowiedź była z publiczności. Słyszeliśmy my podpowiedź wyraźnie, z tego końca sali. Słyszeliśmy nazwisko z tego. Proponujemy jeszcze jedno pytanie dodatkowe. Sojasz, dymy! Pogrywkę! To też zostawimy arbitrowi decyzję, jeśli nie, to nie, jeśli tak, to... Z publiczności myśmy wyraźnie słyszeli. Wyraźnie słyszeliśmy podpowiedź. Z tamtej strony, mogli państwo zieloni też słychać. Z której strony? Wyraźnie po tamtej strony. Oczywiście, na wprost zielonych. Co można ty pierwszyś? Już. My poprosimy o sprawdzenie materiału. Zakudły kogoś z publiczności. No to na twarz mnie nie będzie słyszeć. I na bruk. Było, Herbert. Było, słychać. Ej, było. Była podpowiedź ze strony publiczności. Dziękujemy, że nam pani zwróciła uwagę, pani Elżbieto. I w tej sytuacji wymieniamy pytanie. Będzie jeszcze raz pytanie z kategorii literatura polska dla zielonych. Nie, przepraszam na chwileczkę, bo ja chciałem zabrać w imieniu drużyny głos. Nie będziemy odpowiadać na to dodatkowe pytanie, chociaż mamy tam podpowiedź i tak dalej. My tu nie przyjechaliśmy po pieniążki, tylko żeby się dobrze bawić. Skoro jest podejrzenie... A? To my oddamy, powiedzmy oddamy. Oddajmy pieniążki, chcemy mistrzostwo. Sigma. Polityk. Zielony polityk. Panów decyzja. Tak, nie będziemy, znaczy nie będziemy odpowiadali na to dodatkowe pytanie, ponieważ uważamy, że to by było przyznanie się w jakiś sposób do winy, a po prostu żaden z nas nie słyszał tej podpowiedzi. Być może... Zresztą to był strzał, jak można było przeanalizować na kasetach. Szkoda, że panowie rezygnują z dalszej walki. No, regulamin, ja bardzo żałuję, ale regulamin jest regulaminem. Rozumiem, że panów decyzja jest nieodwołalna, ale z kolei nie możemy również... Chłopu, wiesz, pierwszy, który naprawdę uwierzył, że tylko winny się tłumaczy. Dosłownie pierwszy Polak, on to chyba w ogóle wymyślił w takim razie. On dosłownie to wymyślił i potem to propagował od 2002. Co za pieprzony debil. Odwoływać decyzji arbitra. Tak więc mogę wam tylko bardzo gorąco podziękować za udział w grze. Natomiast... Zero. Turniej tym samym wygrywa drużyna mistrzów. Zero! Zabrali im wszystko! A dzisiejszy program 12 600 zł, a w sumie w awanturze o kasę 58 000... Chłop mógł odpowiedzieć na pieprzone pytanie, być mistrzem, a nawet jak źle to... A nie, bo i tak ma bank, no ale mógł próbować. Co, on jest nienormalny? 2 złote plus SEAT. Gratulacje i to was powitamy w Loży Mistrzów w następnym programie. Chcielibyśmy, tutaj dyskutowaliśmy nad tym całym zamieszaniem w tym i uważamy, że drużyna Zielonych zachowała się bardzo honorowo. Bardzo dobrze, że nie chcą odpowiedzieć na pytanie. A to jest nasz statement, nam siadaj. Jest niezręcznie przyjąć zwycięzców w takiej sytuacji, bo tak naprawdę to nie mamy pewności, czy Zieloni usłyszeli odpowiedź, czy nie. Fakt jest faktem, że podpowiedź padła, co stwierdził arbiter. Tak jest. Tak jest. Ja bym natomiast się na drugie pytanie w tym wypadku postanowiliśmy, że oddalibyśmy zwycięstwo jednak Zielonym. Co?
To po co to zgłaszaliście do pie... Jaka jest decyzja w takim razie no, kapitana, bo zawsze kapitan decyduje. Jaka jest decyzja drużyny? Drużynowo? To znaczy, drużyna nie ma jednomyślności. 3/4 drużyny i decydujemy się oddać zwycięstwo, ponieważ to by było niehonorowe. Elżbieta jest przeciw. Jeżeli byśmy przyjęli takie zwycięstwo po kapitulacji Zielonych, a po drugie publiczność nam zarzuca, że jesteśmy pazerni na pieniądze, a nie jesteśmy, bo przyjechaliśmy tu tylko po to, żeby się dobrze bawić, a jeżeli byśmy przyjęli... Przecież publiczność to są statyści, tam nie ma człowieka z ulicy wziętego. Co ty pieprzysz? Mieli takie zwycięstwo niehonorowe. Czyli tam siedzą za 55 zł i to brutto. Bo mnie popieprzy. Jacek, ja i Stefan uznajemy, że należy z całą świadomością oddać zwycięstwo Zielonym. Rozumiem, bo pani Elżbieta... To z zerem jako mistrzowie będą, miluj. Pani Elżbieta... ma inne zdanie, no ale mamy czteroosobową drużynę, dlatego no czuję się zobowiązany, jednak przepraszam panie Jacku, zapytać pana Stefana. No i ja chciałem powiedzieć, że pewne reguły zostały tutaj naruszone, ale są pewne wartości, które w życiu się liczą więcej niż o wygranie jakiegoś tam meczu. No i uznajemy, że przyjąć takiego zwycięstwa nie możemy. To czemu Zieloni po prostu nie są zmuszczeni do odpowiedzenia na kolejne pytanie? Pytam się, ty, serio się pytam. To nikt nie wygrał, tak? Nie ma wygranego. Nie ma wygranego, bo też nie chcieli. Przecież to najprościej, przecież oni sami nie chcieli odpowiadać. No w tej sytuacji, skoro... mistrzowie nasi zrzekają się zwycięstwa na rzecz Zielonych. Większością głosów przynajmniej zrzekają się zwycięstwa na rzecz Zielonych. A więc dzisiejszy program wygrali Zieloni z kwotą 13 300 zł. Nic nie rozumiem. Wloży mistrzów w następnym programie. Jezus. To po co oni to zgłaszali jak... Ja tego... Nie wiem. Po co oni to... Nie wiem. Dzięki Kunasa za 27 lat. Nasi mistrzowie, którzy teraz kończą... I teraz Zieloni niech wstaną. Przepraszam, my nie chcemy tego, bo jednak coś tam i niech się tak ciągnie teraz 20 odcinków z pieprzenia. Wygrali dzisiaj 12 600 zł, a więc w sumie w awanturze o kasę 58 002 zł plus saata. Gratulacje i... Ja tego nie rozumiem, przecież on powinien zostać Zielony zmuszony do odpowiedzenia i to by rozwiało wszelkie wątpliwości, czy nie? Wzięli statystę, statysta wydarł mordę odpowiedzi, no o co tu chodzi? Baba była ma, dlatego było zgłoszone i też się nie zgadzała. Oddać mistrzostwa, no i co z tego? Ale jak są wątpliwości, no to są wątpliwości, tak? Bardzo wam dziękujemy za udział w tylu programach Awantura Kasy. Natomiast jeżeli chcą państwo wziąć udział w Awanturze Kasy, wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując swoje imię i nazwisko. Do zobaczenia. Jak mówię, nie wiem, powiem ci, że dziwny odcinek. Ale to Zieloni mistrzami. No ciekawe, czy przetrwają chociaż jeden odycy. Wysyłasz? Nie, to był laścik. Postacie z Jediów to są? Powiedz mi, co nie ty się... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co to? Witam. Pobieram zaraz te Jedi drugie, żeby jutro w końcu jakieś sensowne podpowiedzi dawać zamiast pokazywać zbrodniarzy wojennych, chociaż jeszcze paru będzie. Co do lore, to wiesz, ja i tak będę gówno rozumiał, ale dzięki wielkie. A to jest zbrodniarz czy nie? W sensie nie on, tylko ten, ciorny. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.